do zarządu czy do pana przewodniczącego bardziej o zaproszeniu pana marszałka na naszą sesję. Pan marszałek poprzednio Baszko akurat nie miał może okazji, czy co z tego, że startował do parlamentu i bym prosił pana przewodniczącego o zaproszenie pana marszałka lub wicemarszałka, który jest odpowiedzialny za strukturę drogową, na naszą sesję. Proszę Państwa, ja bym też chciał powiedzieć, że gdyby tutaj na naszej radzie zabrakło jakiegoś reprezentanta gminy, to nie wiem, czy ktoś na tej radzie akurat za tą gminą by się wstawiał. I tutaj zgadzam się z tym, że to samo chciałem powiedzieć, że my bardzo dużo tracimy, że nie mamy nawet jednego przedstawiciela w sejmiku i to od lat. I nasz powiat po prostu jest traktowany wtedy po macoszemu, tak to trzeba powiedzieć. I chciałbym jeszcze jedno dodać, że to nie można powiedzieć, że pan starosta zarząd zobowiązać do tego, żeby walczył o drogi wojewódzkie tutaj na terenie powiatu. Przykład tej drogi, która była tutaj zrobiona, pokazuje, czy tak wyrobione na tym, że tam jest bardzo duży udział również wójtów, burmistrzu, dlatego że ta droga by też nie powstała, bo zarząd województwa zażądał czy poprosił o partycypację w kosztach, jeżeli dołożył do tej drogi pan burmistrz i dołożył wójt gminy Korno, to ta droga powstała. Oczywiście, jeżeli chodzi o taki duży zakres jak do Stawic, to Stawicki przecież tam do tego nie dołożą i to jest w ogóle niemożliwe. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby przekonywać marszałka, to niewątpliwie my musimy wszyscy, i wójt gminy, i burmistrz, i Stawic, i Korna, wspólnie stanowić front i wspólnie się o te drogi po prostu dopominać. Chociaż naprawdę mamy trudniejszą sytuację, bo to właśnie nie mamy przebicia w sejmiku. Zawsze, nawet jeżeli to by był radny w opozycji, to zawsze ten marszałek i ten inaczej postrzega ten powiat, jeżeli ten powiat ma reprezentanta. Także przychylam się do tego, że powinniśmy zmądrzeć i w wyborach wybrać w końcu tego radnego wojewódzkiego. Będzie ciężko, ale zrobimy wszystko, żeby jeszcze wojewódzkie drogi w jakimś stopniu wyremontować. Tylko powiedz na temat niedbały, bo proszę, ja was nie dbała, to jest prawie o 4 kadencji. Wojewódz był huragan i niestety zadbał. Te drogi wszystkie zostały przeznaczone na klęskowe. No i niestety teraz, wiecie, z klęskowych jest łatwiej no pozyskać te środki. Tam nie ma punktów, tylko się jedzie, wniosek się zawozi, no i w zasadzie także my na pewno z Wójta jesteśmy zadowoleni, bo on po prostu zadbał gminę kupę lat temu. Ura, to chciałbym tylko wyjaśnić. Może nie ciekawe, trzeba było bilans zrobić, co jest bardziej opłacalne, czy ten huragan, który straty zrobił, czy te zyski, które dzisiaj przyniósł ten huragan. Leczenie i życie ludzkie to jest wartość najwyższa. Zarząd powiatu kolyńskiego widzę, że robi też starania, aby poprawić te warunki finansowe. Miejmy nadzieję, że ta ekipa zewnętrzna, która przeprowadzi, pomoże pani dyrektor w funkcjonowaniu tego szpitala i uzdrowienie sytuacji. A obecny rząd, obecnego ministra zdrowia, wiemy, że to jest związkowiec, znający lekarz, znający pracę nie tylko lekarza rodzinnego, ale również doświadczenie szpitalne przyczyni się do tego, że błąd zrobiony w 1999 roku przez rządy ówczesne naprawił tę reformę służby zdrowia. Bo to myślę, że całe zło tkwi od zarania 1999 roku, kiedy wprowadzono reformy służby zdrowia. Zresztą nie tylko to jest moje takie zdanie. I poprawi się sytuacja, bo osobiście uważam, że szpital to nie powinien być fabryką do zarabiania pieniędzy, tylko instytucją leczącą ludzi i myślę, że tak to będzie się odbywało.